Przyroda, która nas otacza oraz całą kulę ziemską, to biosfera. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, czy można taką biosferę stworzyć w o wiele mniejszej skali? Ja nazywam się Gracjan Kufel i w ramach programu Science World 24 postaram stworzyć się zamknięty ekosystem w słoiku. Jednak nie jestem pierwszą osobą wykonującą ten eksperyment, ponieważ francuski botanik David Latimer założył swój ogród w Butli. Podlewał go i pielęgnował aż do 1972 roku, ponieważ w 1972 roku zamknął ogród ostatecznie. Od tamtego momentu Butla jest prawie odcięta od świata zewnętrznego. Tak, powiedziałem prawie, ponieważ dochodzi do niej światło, dzięki któremu zachodzi fotosynteza. Woda krąży w obiegu zamkniętym, tak jak składniki mineralne. Bakterie żyjące w glebie wchłaniają tlen i wychłaniają dwutlenek węgla. Raj. Jak widzimy, i udało się to Davidowi, zamknięty ekosystem jak najbardziej może istnieć. Francuski botanik jednak stworzy swój ogród w ogromnej butli. Ja natomiast postaram się stworzyć taki ekosystem w o wiele mniejszej skali. Rzeczy, które zabrałem ze sobą i że ciasne będą mi potrzebne, to słoik, wiadomo po co? Ziemia. Ja wybrałem kwiatową, piasek, aby odprowadzać nadmiar wody z ziemi. Nasiona. Węgiel aktywny, aby pomagać zachować czystość i oczyszczać wodę. Mech i woda. Tak, przejdźmy do wykonania zadania. Teraz pora na obserwację. Ekosystem jest już gotowy, postawię go blisko okna i z powodu, że użyłem nasion zamiast roślin, może z tego nic nie wypalić, dlatego będę tak bardziej doglądał i pielęgnował, dopóki nie wykiełkują. I miejmy nadzieję, że moja próba stworzenia własnego ekosystemu się uda. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Do kolejnego.